średniowieczu za karą za morderstwo mniej więcej było oko za oko, ząb za ząb, choć w niektórych społeczeństwach lub rejonach lub bogatszych arystokracjach na przykład morderca w ramach pokuty winy i żeby wybaczono mu grzechy stawiał właśnie taki krzyż. Ten może być z XIII, XIV, XV wieku. Ten krzyż wykonany pokutny z kamienia był własnoręcznie rzeźbiony przez sprawcę w ramach wybaczenia mu win i zabójstwa. Czasem, znaczy przeważnie, wyryte w kamieniu jest element narzędzia zbrodni, czyli siekiery, noże, jakieś włóczni czy coś takiego. Miejsce stawiania takiego kamienia pokutnego to już decyduje o tym rodzina ofiary. No i tak, osoba, która zabiła na przykład jakąś inną osobę i chce uniknąć na przykład kary śmierci, może porozumieć się z rodziną ofiary w taki sposób, że rodzina wymaga od niego odszkodowania w różny sposób. Na przykład ten złoczyńca musi opłacić pogrzeb, jak i posiłki, które są zawarte podczas pogrzebu i różnych ceremonii kościelnych. Musi dać ofiarę na kościół. Musi ponieść bardzo dużo, wiele różnych kosztów, co dla zwykłego chłopa czy dla zwykłego zbrodniarza jest to niemożliwe. I po takich długich procesach na przykład złoczyńca jeszcze musi kupować różne elementy do kościoła, w sensie wyposażenie, jakieś tam świeczki zrobione z miodu czy coś, ale to są bardzo drogie rzeczy i ponosi naprawdę potężne koszty w ramach ofiary. I wtedy właśnie przy takim krzyżu, gdzie rodzina ofiary mówi, że chce tutaj w tym miejscu postawić ten krzyż, to nie znaczy, że w tym miejscu dana osoba zginęła. Złoczyńca ją i podaje rękę na zgodę danej rodzinie. Oczywiście przy, i tutaj jest ksiądz, jakiś biskup i razem to wszystko jest robione, grzechy są wybaczane. Przeważnie takie kamienie są budowane na zachodniej części Polski. Przyszło to od Niemiec, właśnie taka tradycja. W Europie to jest około kilku tysięcy takich kamieni pokutnych. W Polsce jest ich bardzo mało. Tylko tutaj na zachodzie, na Dolnym Śląsku możemy parę sztuk spotkać. Takie porozumienie stron to skończyło się mniej więcej już w XV-XVI wieku. Potem prawa były już trochę inne. Ale jeszcze do XIX wieku można było się jakoś dogadać i te kamienie też stawiano. No i tak to wygląda. Jest to kawał historii. O, tutaj jest wyryty może jakiś symbol narzędzia zbrodni. Jest jakiś krzyż. Albo to był właśnie jakiś... Tutaj jest jakiś dół, ale ciężko teraz... Tutaj jest jakiś dół. Ciężko to odczytać w ogóle, co mogło być narzędziem zbrodni. Nawet jak ktoś zabił kogoś kamieniem, no to mógł wyryć właśnie na tym krzyżu jakiś kamień. Czy nawet jak zabił kijem, czy nożem, czymkolwiek. No i tak to jest. No to było... Kurwa, potknąłem się o tę kupę gnoju. Kretów. Błoto totalne, wysypisko śmieci, kurwa. Z 50 worków zajebanych butelkami, nie ma kurwa kto tego sprzątnąć nawet. Burdel na kółkach, kurwa. A przejdę się jeszcze.